Google RTMS to system informatyczny wspomagający planowanie transportu oraz zarządzanie jego przebiegiem. Wspomaga zarówno zarządzanie taborem własnym, jak i podnajmowanym. W łatwy sposób pozwala zarządzać różnymi rodzajami zleceń transportowych. Google RTMS wspomaga manualne oraz automatyczne planowanie tras. Wspiera również inne obszary transportu, takie jak zaawansowane rozliczenia zleceń transportowych czy zarządzanie kierowcami i środkami transportowymi. System oferuje możliwość integracji z mapą cyfrową oraz urządzeniami GPS. Olbrzymią siłą systemu jest możliwość zaawansowanej integracji z systemem klasy WMS. W układzie takim Google RTMS może pracować w trybie nadrzędnym lub podrzędnym w stosunku do systemu klasy WMS. Google RTMS to łatwe w użyciu i wydajne narzędzie pracujące na komputerach stacjonarnych oraz na urządzeniach mobilnych. Google RTMS uruchamiamy w przeglądarce internetowej. Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się lista ikon będących skrótami do ważniejszych funkcji systemu. To standardowy zestaw, jaki proponuje system. Użytkownik może jednak stworzyć i zapisać dowolny własny zestaw ikon na tapecie. Każda z ikon uruchamia funkcję, otwierając nowe okno zbudowane w intuicyjny i przejrzysty dla użytkownika sposób. Inny sposób dostępu do funkcji, jakie oferuje system, znajduje się w menu głównym w lewej dolnej części ekranu. Kolejne pozycje menu odpowiadają za następujące obszary Google RTMS. Dane podstawowe, geografia, zarządzanie zasobami, zarządzanie hubami, zlecenia, zlecenia intermodalne, trasy, rozliczenie usług, wiadomości, portiernia, raporty spedycyjne oraz administracja. Obsługę zleceń transportowych rozpoczynamy od rejestracji zlecenia w systemie. Zlecenia mogą spływać z systemu zewnętrznego za pomocą interfejsu lub można je wprowadzać bezpośrednio w Google RTMS. W nagłówku znajduje się wiele ważnych dla zlecenia informacji, takich jak na przykład żądany czas realizacji, odbiorca, dane geograficzne czy typ zlecenia. W poszczególnych zakładkach okna zleceń znajdziemy kolejne potrzebne informacje. Ładunki związane ze zleceniem, rozliczenia oraz informacje dodatkowe. Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz informacjom dodatkowym użytkownik łatwo porusza się między poszczególnymi zleceniami, z którymi pracuje. Jednym z ważniejszych elementów systemu jest zestaw funkcji pozwalających na planowanie tras. Google RTMS w uporządkowany sposób przedstawia użytkownikowi wszystkie zlecenia transportowe, które należy zaplanować i zrealizować. System w łatwy sposób pozwala wydzielać poszczególne trasy i przewozy ze zleceń oraz odpowiednio nimi zarządzać. Za pomocą drag and drop użytkownik może przenieść wybraną trasę do edycji, aby zobaczyć jej szczegóły. Przystanki oraz wypełnienie środka transportu. System umożliwia korekty w obrębie przystanków oraz ewentualnych nieprawidłowości w załadunku. Użytkownik może również uzyskać informacje o zajętości środka transportu na poszczególnych przystankach, rozkład czasowy trasy i wiele innych szczegółów. Google RTMS wspomaga również użytkownika w wyborze najlepszego przewoźnika dla danego zlecenia w oparciu o wybrane parametry rozliczeń. W dowolnym momencie użytkownik może również zobaczyć wybraną trasę na mapie cyfrowej. Zlecenia spedycyjne można planować ręcznie lub automatycznie. Planowanie ręczne wspomagane jest przez system m.in. dzięki wskazaniu istniejącej trasy, do której można zaplanować dodatkowy ładunek, szybkiemu filtrowaniu i wyszukiwaniu odpowiednich danych. W
planowaniu automatycznym system wykorzystuje zbiór specjalistycznych algorytmów pozwalających optymalizować przebieg tras. Zlecenia do planowania automatycznego przekazywane są w bardzo łatwy i intuicyjny sposób. Planowanie może być powtarzane wielokrotnie, aby wynik optymalizacji spełnił wymagania użytkownika. Monitor tras to narzędzie pozwalające użytkownikowi na pełny podgląd aktualnych zleceń z rozbiciem na wydzielone przewozy oraz zaplanowane trasy. Ekran podzielony jest standardowo na trzy sekcje. Pierwsza z nich to lista wszystkich tras. Druga wyświetla wydzielone z tras przewozy. A ostatnia prezentuje zlecenia spedycyjne. Dzięki tak zaprezentowanym informacjom użytkownik ma szybki dostęp do danych o przebiegu procesów transportów. Prezentowane na ekranie informacje można dodatkowo sortować i filtrować, wpływając na ich większą przejrzystość. Podobnie jak w innych miejscach systemu, możliwe jest również zarządzanie kolumnami wyświetlanych na ekranie list. Automatyczne planowanie tras pozwala na znaczne przyspieszenie wielu zadań. Aby planowanie to było odpowiednio elastyczne, Google TMS udostępnia użytkownikowi możliwość konfiguracji parametrów planowania. Wpływ na przebieg automatycznego planowania tras mają m.in. następujące parametry: długość i czas trwania trasy, rodzaj stosowanego algorytmu, informacje o załadunku i rozładunku, czas przebiegu trasy, czas oczekiwania na wynik optymalizacji, kontrola liczby nośników, wagi oraz objętości. W dolnej części okna użytkownik wskazuje, jakich środków transportu dotyczy planowanie oraz jaką ich liczbą dysponuje. Google TMS oferuje zaawansowany zestaw funkcji odpowiedzialnych za pełne rozliczanie usług transportowych. System udostępnia niezbędne do rozliczania usług elementy, takie jak umowy, cenniki, rozliczenia faktur kosztowych, czy też załączniki dla przewoźników zewnętrznych. Pozwalają one na pełną kontrolę kosztów realizowanych zleceń transportowych. System pozwala precyzyjnie sterować kryteriami umów i cenników oraz określać zasady ich wykorzystywania podczas rozliczeń. Google TMS umożliwia pełną konfigurację parametrów związanych z umowami i cennikami, jak również pozwala na definiowanie własnych procesów rozliczeniowych. System pozwala budować rozliczenia w sposób bardzo elastyczny. Możliwe jest stosowanie kilku wariantów rozliczeń dla jednego klienta lub przewoźnika zewnętrznego. W rozliczeniach w łatwy sposób można dokonywać zmian. Google TMS gromadzi wiele szczegółowych danych. Dzięki temu możliwe są złożone i zaawansowane raporty, dające pełny obraz sytuacji w przedsiębiorstwie. System daje podgląd na każdy aspekt wykonywanych usług z uwzględnieniem poszczególnych sekcji, jakie mogą interesować użytkownika w rozbiciu na różnorodne parametry, takie jak tygodniowy raport transportowy, dekretacja kosztów, rozliczenia kierowców, punkty ADR. Ważnym elementem systemu jest kontrola rentowności zleceń. Funkcja ta w sposób uporządkowany przedstawia wszelkie informacje na temat rentowności wykonywanych zleceń spedycyjnych. Google TMS umożliwia szczegółową kontrolę kosztów transportu i pomaga w podejmowaniu przyszłych decyzji związanych z transportem. Google TMS dysponuje zaawansowanym zakresem funkcji administracyjnych i konfiguracyjnych. Przygotowano je w taki sposób, aby użytkownik mógł po ich odpowiednim ustawieniu sterować wieloma procesami znacznie szybciej. Należą do nich m.in. zarządzanie i konfiguracja użytkownikami lub konfiguracja wykorzystywanych parametrów systemowych. Zarządzanie użytkownikami systemu to m.in. rozbudowany system przydzielania praw dostępu.
Dla każdego z zarejestrowanych użytkowników administrator systemu może przydzielić dostęp do określonych obiektów w systemie. Parametry systemowe dają użytkownikowi możliwość wpływu na zachowanie systemu oraz przebieg procesów. Są one pogrupowane zgodnie z blokami funkcjonalnymi systemu i udostępnione w formie drzewa. Wybranie określonego parametru pozwala zarządzać jego szczegółami w prawej części okna. To wszystko, co przygotowaliśmy w krótkim materiale poświęconym QGUAR TMS. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z pozostałymi systemami QGUAR. Izabela Góral.